Witam Was, jest właśnie 6 rano, a ja jadę do Małopolski, gdzie profesjonalna firma zajmie się wysyłką mojej książki, to jest jedno, oraz mailami i całą resztą. Po prostu ja się tym nie będę zajmował, gdyż jestem nieogarem. Robię odcinek, bo to jest po prostu przygoda, bo jadę do Małopolski, z Małopolski potem, bo jestem teraz z Żor, jadę. O, 17 litrów i 40... No to 10 litrów mi pali, to nie jest źle. No właśnie, więc stało się tak, że auto jest zapakowane na maksa. To są książki spakowane. Z Wardoniu jeszcze mam w kartonach te, które nie są spakowane. Dlaczego nie biorę jednego i drugiego? No bo jakby to no, nie mogę otworzyć auta, bo wtedy się wszystko wysypie, ale możecie się domyśleć, że z wagą jest aktualnie trochę problem. No i delikatnie mówiąc, gdybym jeszcze do tego wziął przyczepkę, która na pewno możecie się domyślić, ile będzie miała kilogramów, no to będzie ciężko. A że ze Zwardonia do Małopolski droga jest taka trochę średnia, co moi goście w Fazolandii doskonale wiedzą, bo jedzie się przez Pipidówy, to lepiej mi jest jechać ze Zwardonia głównymi drogami do Żor, a z Żor potem z przyczepką pełną do Małopolski. No, dziwna sprawa, no ale dobra, robimy taki myk. Mam wielkie szczęście, bo mam auto w gazie. Zostało przerobione i jest dzięki temu zajebiście ekonomiczne. A ekonomia w takich sytuacjach to podstawa. Nie, naprawdę, powiem Wam, z auta jestem zadowolony. To jest, wiecie, duża część z Was wie, że Fazolandia jest na sprzedaż. Jest to oczywiście spowodowane tym, że kupiłem ją w kredycie, więc ileś procent jest moje, a reszta jest nie moje i po prostu jest ciężko pod względem finansowym, ale jedyne, co mi z Fazolandii zostanie na pewno, oprócz wspomnień i tak dalej, to jest to auto, bo jest cudowne. Dobra, jedziemy na autostradę. No i panie i panowie, dawno już jestem za tymi bramkami w Krakowie, jadę sobie jeszcze A4. Słuchajcie, no sytuacja jest prosta. Ja jestem Dawid Fazowski, człowiek, który jest średnio ogarnięty. Potrafiłem jechać chociażby do Sudanu, nie wiedząc, że na Sudan są nałożone sankcje i nie działają bankomaty. Okazało się na miejscu, że jestem bez pieniędzy. Tak już krótką historię Wam opowiem. Bez pieniędzy i jedyny sposób, żeby zdobyć pieniądze w Sudanie był taki, w sensie, żeby wybrać pieniądze, to było Western Union i wtedy pewien Zdzich, on chyba ma takie tam stripa nazwę, ale nie pamiętam dokładnie. Zdzichu mi wysłał wtedy chyba z tysiaka Western Union i odebrałem. No i mówię, dobra, Hakuna Matata, będzie dobrze. Drugi raz mi się zdarzyło na Krymie. Krym, który należał już powiedzmy w praktyce do Rosji. Nałożone sankcje, mówię, dobra, to Western Union, ale się okazało, że Western Union też nie działa i okazało się, że nic nie działa. W żaden sposób nie da się wysłać, przynajmniej w tamtym czasie, nie dało się wysłać pieniędzy z Polski jakoś szybko drogą elektroniczną na Krym. Mówię, karwasz twarz i co teraz zrobić? I wtedy chodziłem i szukałem Lombardu, żeby sprzedać drugą kamerę. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że ja jestem Dawid Fazowski, człowiek, który jest nieogarem. Za co Was serdecznie, z całego serca przepraszam, no ale taki jestem. I wziąłem się za coś, do czego się nie nadaje, a mianowicie za sprzedaż, to jest jedno, bo ja sprzedawać mogę, ale za dystrybucję książki, do której się kompletnie nie nadaje. Nałożyło się też kilka innych spraw, które sprawiły, że wpadłem w jeszcze większe kłopoty. Aktualnie już z tych kłopotów wyszedłem. Może być tak, że ktoś na przykład dostał książkę, ale jej nie odebrał i teraz trzeba mu wysłać zwrot. Może być jakiś pojedynczy przypadek, że ktoś nie otrzymał, ale wiadomo, jest mail, książka na fazie @gmail.com i to się da załatwić, bo właśnie wiozę książki, pierwszą część, w sensie nie pierwszą część książki, tylko pierwszą tool, no bo na dwa transporty mnie czekają po prostu. Ktoś, kto od A do Z będzie zajmował się mailem, pakowaniem, dystrybucją, zwrotami i całą resztą. Co za tym idzie? Nie będzie to tanie, ale będzie skuteczne. Ja Wam powiem tak, moi drodzy, nie ma szans. Po prostu nie ma szans, żebym inaczej to zrobił. Przepraszam Was wszystkich, tych, którzy... Kurde, no zawaliłem, nie? Zawaliłem. Ale teraz idę to naprawić. Dystrybucja będzie stała, więc kto kupi, ten będzie miał. Za mną, jak widać, książek jest od groma. Z plusów każda jest podpisana. No, z jeszcze innych plusów, jak będę robił stand-upy na fazie po Polsce, to będzie można wziąć ze sobą książkę
i po prostu poprosić o podpis, więc nie ma problemu. I co tu dużo mówić? Ja was nie będę namawiał do kupna. Kto kupił pierwszą książkę, ten wie, że druga również jest warta kupienia, tym bardziej, że jest z najlepszej wyprawy w moim życiu, czyli po Azji. To nie jest film reklamowy, to jest przygoda. No. I tak sobie jadę. Tyle. Kurde, stanąłem obok krokodylków, to jest inspekcja ruchu drogowego. Tak nie byłem pewny, no bo dupa mi siedzi, no. Jedziemy. Yo. Co tu dużo mówić? No jest sytuacja następująca. Film dopiero dodam, jak dojadę, gdyż na pewno nie powinienem nim jeździć. Głównie z jednego bardzo ważnego względu. Jest za ciężka przyczepa. Ale nikt mi tego nie udowodni, jak już zostanie przetransportowane. Tak wygląda sytuacja. Jest przyczepa, w której jest dużo książek. Tu jest auto. Gdybym pojechał z tym pakunkiem, który widzieliście, z przyczepą, to by było bardzo źle. A tak prawdopodobnie dam radę. To po pierwsze pimo, po drugie nie oszukujmy się. Kiedy zawsze mówiłem, jak jakiś robiłem przekręt, że to wszystko na green screenie. Teraz mogę powiedzieć, że to wszystko AI, sztuczna inteligencja. Jedziemy. Teraz na Żory, a za kilka dni do Małopolski. Dzisiaj już zrobiłem 450 km, jeszcze 110. Bo jadę takimi drogami głównymi. Moi drodzy, no i tak mnie kopnęło szczęście, że drukarka, laptop, książka numer 1, książka numer 2 i już spakowana dwójka i jedynka z dwójką czeka na was. Sprawami mailowymi, wszystkimi rzeczami, które, jak sami niektórzy z was wiedzą, zawaliłem, zajmuje się profesjonalna firma. I przy okazji również pakowaniem i wysyłką. Jestem mokry, bo to trzeba wszystko było przenieść. Więc w tej chwili, jak zamawiasz, po prostu masz książkę. Jak jest jakaś sprawa, coś przyszło nie tak albo coś, piszesz maila i ci ktoś odpisuje, a nie przez pół roku milczenia, bo ja to zawaliłem. A teraz już zawalone nie jest. Tak, żeśmy tu zrobili specjalne takie pomieszczenie, jedno, wyznaczone tylko na to. Ja już poprzebierany, wszystko picobello, picobello, książki zawiezione, firma się zajmuje, wykupujecie i przesyłają wam na drugi dzień, na trzeci dzień, macie to już u siebie. A ja wam pokażę, jak tu mam porządki, żem robił. No bo jak się wyprowadzam, to i powinienem zostawić porządek. Wywozić będę stąd trochę śmieci, które są moje. Te, które nie są moje, muszą tu pozostać. No bo przecież szanujmy się. I próbuję tutaj jako tako doprowadzić do sytuacji, w której się może podobać. Tutaj jeszcze właśnie nie zrobiłem tego. I bo jest czas, aż mi się to uda. Nie będziemy się wgłębiać, ale pokażę wam taką rzecz. Hehe. Trochę bzdetów z dzieciństwa. O, to jest na przykład z odcinku jednego z Przez Świat na fazie. No. To jest bardzo dużo rzeczy, które przez lata mi służyły. O. Pamiątka Komunii Świętej. Wziąłem to, rozbiłem, bo mi nie potrzeba, ale tylko to wezmę. Śpiewnik kościelny od mojej babci. Mam taki odłożony. 1930 rok. O, panie. O, i plakat propagandowy, kiedyś były takie gazety wojenne. O, sama prawda w sumie. I tak sobie to będzie wyglądało. Najważniejsze jest dla mnie, że książki są zawiezione, że wszystko gra picobello i że jest sytuacja, w której, jakby to powiedzieć, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że możecie kupić książkę i nie będzie przypału. A tak przy okazji wam pokażę kilka rzeczy, które są legalne. To nie do końca, ale już pokażę. To kupiłem od koleżanki z klasy. Miała od dziadka. Nie wiem, skąd ten dziadek to miał. Nie mnie oceniać. Te drewienko jest... to spalenizna, którą widzicie, jest z 4 kwietnia 2004 roku, które ma 20 lat. I to jest drewienko z mojego przyrzeczenia harcerskiego, które miałem właśnie tego dnia. To jest jakaś moździerzowa łuska, która jest oczywiście zużyta, więc nie bójcie żaby. To jest atrapa granatu. Po czym mogę powiedzieć, że atrapa? Nie ma tu nic wybite. Widzicie? Dostałem go od gościa, który kolekcjonował takie rzeczy. Nie chcę nic mówić, ale byłem kiedyś w pewnym kraju, w którym zaprosili mnie panowie z Biura Ochrony Rządu. Nie będę mówił, co tej nocy się działo, ale dostałem od nich taką naszywkę i szanuję Biuro Ochrony Rządu. To jest drewienko, jak zdobyłem Babią Górę 8 listopada 2003 roku. 21 lat temu zdobyłem Babią Górę
Baranią górę, przepraszam. I miałem po prostu taki kawałek brzozy. Jak chodziłem, to się nim podpierałem. Złamałem na pół i sobie odłożyłem i powiesiłem na ścianie jako dzieciak. Ja mam wszystko odłożone z dzieciństwa. To jest miecz, który dostaliśmy podczas rajdu harcerskiego Brzask. W 2005 roku wygraliśmy go, ja byłem szefem ekipy i wziąłem sobie to na pamiątkę. No. A to, tak wam powiem przy okazji, widzicie, to wygląda jakby w drewnie było, nie? Takie coś robią więźniowie i to jest papier toaletowy, który na mokro jest dawany na butelkę, a potem w nim rzeźbią i go malują jako ala drzewo. No bo jak doskonale wiecie, albo niektórzy z was może wiedzą, papier toaletowy pochodzi z drzewa. Bagnecik po moim ojcu. Drugi bagnecik po moim ojcu. Mogę pokazywać, bo to wszystko, jak ten odcinek jest wstawiony, już będzie wywiezione. I nie będzie w moim domu, nie będzie u mojej żony, tylko mam miejscówkę, gdzie choćby mnie chcieli, kurwa, znaleźć, to mnie nie znajdą. Ale jest dobra, teraz mam coś... Z ciekawostek. Moja koleżanka z klasy mi przyniosła do szkoły, bo znalazła na placu. Nie ma zapalnika, wyczyszczone w środku. Mina przeciwpiechotna, wyczyszczona w środku. To był jakiś turbo big zapalnik. Oczywiście roztegowany. Jakieś zapalniki. Wszystko, pokaż, bo to żeby mnie ktoś nie oskarżył. Wszystko rozbrojone. O, to jest moje ulubione. Oczywiście wszystko tak, jak powinno być. Ja mając lat 13 około, nie wiem skąd, ale załatwiłem kilka nabojów pełnych z kałacha. I mój ojciec się dowiedział i powiedział mi, nie, wyrzuć to, wezwij policję, czy coś, tylko powiedział, weź to do imadła, rozbrój i uderz takim majzlem. Widzicie, to widać, że to nie zrobił karabin, tylko to jest majzlem pierdzielnięte, żeby to wybuchło do dołu. Czyli, reasumując, włożyłem do imadła, wziąłem łop cęgi, co widać tutaj idzie, tu, a tu z imadła, cyk. Wyciągnąłem kulę, dałem do imadła tak, taki majzelek, puu! I cyk. Miałem 13 lat. Ojciec mi kazał, nie, że on to zrobi czy coś, tylko powiedział, weź to zrób. No i zrobiłem. Ale skąd ja to mam, nie pamiętam. Wiem, skąd mam inne rzeczy, ale skąd ja miałem pełne skała, skąd ja to załatwiłem? Nie mam pojęcia. Za 12 zł w Anglii kupiłem oryginalne buty. To są dżungle z czasów wojny w Wietnamie. Teraz już wam rocznika nie znajdę, ale pamiętam, że one były, tylko że one nie były z Wietnamu, tylko to jest angielska wersja, co widać po spodzie, bo amerykańska wersja miała inny spód. I one były rocznik w mojej ocenie około 88, czyli już oczywiście po wojnie w Wietnamie. Ale wzór z tamtych czasów. Powiem wam z takich ciekawostek jeszcze, no bo jest taka ciekawostka, że kiedyś mój dziadek, jak rozbierał starą chałupę, znalazł pistolet, lekko przygnity z jednej strony, pistolet, który był tym pistoletem, który miał Hans Kloss. Nie pamiętam, który to był, ale wiem, jak wyglądał i może wy też. No i ja go miałem, bardzo się z niego cieszyłem, bo mi go dziadek dał, ja miałem 13 lat. Panie świeć nad jego duszą. No i ojciec mi kazał go oddać takiemu, powiedzmy, znajomemu. Bo powiedział, że za to jest 3 lata i że nawet jak jest zgnity z jednej strony, to jest dupa, nie? I chciałbym tylko powiedzieć, że do dzisiaj mi przykro. Latarka na wzór czasów Wietnamu. Tu się wieszało. Widzieliście jakieś filmy? No, a tu jest ciekawostek. Pod spodem są kolorki. Ja mam lipy. Ja mam odłożone wszystko. Mundur amerykański, Armii Stanów Zjednoczonych, Torres, na pewno był jakimś, tu dostałem szaliki, nie jestem kibicem tych drużyn, to musimy ocenzurować, bo dostanę Wojsko Polskie, dużo mam rzeczy, właśnie pakuję to i zabieram tak zwane zgnitki, które wszystkie, zapraszam zresztą policję, jak dowiecie się, gdzie to leży. Zapraszam policję, możecie sprawdzić wszystko. Jest rozbrojone. A jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, kolekcjonowałem to pomiędzy 12 rokiem życia a 18. No. W sumie tyle.
jak będzie kiedyś, bo ja chcę zrobić kiedyś taki 25 metrów kwadratowych garaż, ale nie na auto, tylko na moje bzdety plus nagrywki i tym podobne, to wtedy na jednej z tych ścian będzie to wszystko, tylko ja to muszę wypiaskować, nie? Ja muszę kupić piaskarkę, wypiaskować i po prostu wszystko będzie ładnie poukładane. I wtedy będziecie mogli podziwiać. I na sam koniec, żeby zajechać jakąś propagandą, to znajdę, tu mam dużo zabytków. O. Od myśliwych, a tu policja jak szkoliła się w Żorach. A na sam koniec, paf, paf, paf! No debil.